Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym Daily Vlogu, który zaczynamy od projektu Denka. Tada! Wielka torba już, słuchajcie, gotowa. Mam dzisiaj Wam do pokazania sporo pustych opakowań po kosmetykach, które zużyłam pod koniec sierpnia i przez wrzesień. W sierpniu nie robiłam tego projektu Denka, bo wiecie, że oczywiście byłam we Włoszech, a w związku z tym kosmetyki, które tam zużyłam, puste opakowania, po prostu wywaliłam, no bo kto będzie wracał z nimi do Polski, z tymi pustymi opakowaniami. Ale jest kilka produktów, które zużyłam pod koniec sierpnia i te, które zużyłam we wrześniu, więc słuchajcie, od razu zabieramy się za robotę, bo wiecie, że ja jestem gaduła, więc też nie chcę za bardzo przedłużać tego filmu. I na początek dwa opakowania mojego ukochanego lakieru do włosów Nivea granatowego. Niestety, ostatnio jak byłam po nowe opakowanie tego lakieru, to nie mogłam go dostać ani w Rossmanie, ani w Hebe. Nie wiem, skąd to się wzięło. Musiałam kupić inny lakier, który zobaczycie w następnym zdenkowanym projekcie. Niestety, musiałam zdradzić mój ulubiony lakier. Ale dwa opakowania za mną. Następnie masełko do ciała z The Body Shop. Świetna formuła, bardzo fajnie pracowało na skórze, bardzo fajnie się rozprowadzało, przepiękny zapach, ale dla mnie wersja, ja bym powiedziała, bardziej wiosenno-letnia niż jesienno-zimowa. Tak się prezentuje. Być może kiedyś do niego wrócę, na razie takich planów nie mam. Dalej, zużyłam piankę pod prysznic z Lidla. Pamiętacie, robiłam test tych pianek, tej i tej różowej. Różową jeszcze mam, tą już zużyłam, na pewno do niej nie wrócę, bo moim zdaniem to jest fatalny kosmetyk, jeśli chodzi o mycie ciała, z kolei bardzo dobrze sprawdza się do golenia nóg, tak moje drogie panie, bo jego konsystencja jest bardzo, bardzo zbliżona właśnie do takich pianek do golenia na przykład nóg. O, ale do mycia ciała? Nie, wybaczcie, ale nie. Dobra, dalej, co my tu mamy jeszcze takiego do ciała? Zużyłam to mydełko w piance z Bath & Body Works, wersja coconut i sandalwood, drzewo sandałowe. Proszę bardzo, przepiękny zapach, cudownie się utrzymywał na dłoniach. Zresztą wy wiecie, że ja uwielbiam te mydełka piankowe z Bath & Body Works. I zawsze jak się kończą, to kupuję nowe, albo jak są na promocji, to kupuję w zapasie i teraz też tak mam. Więc w domu już te mydełka nowe są i są w użyciu. Następny kosmetyk, który zużyłam, to kolejne opakowanie peelingu do ciała od Nu Skin, którego Wam absolutnie nie polecam. Dla mnie ten produkt jest beznadziejny. Zresztą opowiadałam Wam o tym przy pierwszej zdenkowanej tubce. Dlaczego beznadziejny? Dlatego, że jest on stworzony z takich granulek, których jest naprawdę bardzo mało. One się momentalnie rozpuszczają. Konsystencja tego produktu jest bardzo taka wodnista. Ja lubię po prostu tradycyjne peelingi. Wiecie, takie peelingi solne czy cukrowe na bazie olejków albo połączone z jakimś masełkiem, z emolientami. To jest dla mnie świetny produkt, jeśli chodzi o peeling skóry ciała. To nie. To jest, nie wiem, kto to wymyślił. Może ktoś po prostu, kto lubi w produktach myjących mieć coś takiego delikatnie złuszczającego. No to może tak. Ale jeśli chodzi o takie, wiecie, złuszczanie, taki peeling naprawdę fajny całego ciała, nie. Tego Wam na pewno nie polecę i cieszę się, że zużyłam tą drugą tubkę i więcej nie wrócę do tego produktu. Czekajcie, jeszcze sobie tak patrzę, czy ja tutaj mam jakieś kosmetyki do ciała. Mam. Już Wam pokazuję. Więc, co ja tu mam? Zużyłam również ten eliksir kokosowy, rozświetlający od Bielendy, o którym Wam opowiadam. Tutaj została mi dosłownie odrobina tego eliksiru, ale to musiałabym, wiecie, jakoś tak przelewać tutaj, kombinować, żeby wydostać po prostu tą resztkę, więc już po prostu sobie ją odpuszczę. Fajny, opowiadałam Wam o nim w hitach lata,
hitach kosmetycznych lata, więc jeśli nie widzieliście tego filmu, to oczywiście zapraszam Was tam do jego obejrzenia. Fajny, być może w przyszłym roku w lecie z powrotem do niego wrócę. Bardzo podoba mi się zapach. I kolejny kosmetyk jest to prebiotyczny żel do higieny intymnej od marki Basic Lab. Genialny, bardzo, bardzo dobry produkt z łagodnym kwasem PHA. Utrzymuje odpowiedni odczyn w okolicach intymnych. Naprawdę świetny, świetny żel. Nieco droższy żel, taki, no żel powiedziałabym, bo on jest bardzo taki wodnisty, to nie jest taki, wiecie, zbity, gęsty żel. Raczej taki bardziej wodnisty produkt żelowy, ale naprawdę u mnie sprawdzał się świetnie i ja też już Wam kiedyś opowiadałam o takich produktach intymnych do pielęgnacji tych stref i mówiłam Wam wtedy, że ja nie wyobrażam sobie, żeby w mojej pielęgnacji ciała oczywiście, nie było takiego produktu, który by zawierał probiotyk czy prebiotyk. Ja już nie wrócę do takich tradycyjnych kosmetyków, do stref intymnych. Muszą być takie, które będą dbały o mikrobiom skórny, mikrobiom w tamtych okolicach. Bo to, co robią takie właśnie żele do higieny intymnej i jak dbają dzięki temu, że dbają o ten mikrobiom, to jest po prostu, no, to jest... Słuchajcie, zupełnie inna bajka. Jeśli wypróbujecie, będziecie mieć okazję wypróbować takie żele, to zobaczycie, o co mi chodzi. Jeśli znajdę ten film na moim kanale, to też Wam podlinkuję w opisie, żebyście sobie mogły, dziewczyny, zobaczyć, o co chodzi i jakie tam produkty właśnie takie do higieny intymnej omawiałam. I mamy jeszcze deo, moje ukochane, borotalko, które zużyłam do końca. Nie wiem, czy Wam o tym opowiadałam, ale jeśli nie, to teraz to zrobię. Jeśli tak, to sobie przewincie. Słuchajcie, pojechaliśmy do Włoch i jak wiecie, zrobiliśmy dosyć pokaźny zakup. Już nie mówiąc o ilości makaronu, które przywieźliśmy ze sobą. Ale na mojej liście zakupowej były m.in. deo Borotalko. I nigdzie nie mogłam ich dostać. Były oczywiście dostępne inne wersje. Wersje jakieś żółte, niebieskie, bezzapachowe, cytrusowe i tak dalej. A ja kocham tę oryginalną, z zieloną nakrętką, oryginalną wersję Borotalko. Między innymi też za zapach, ale oczywiście za działanie też. I nigdzie nie mogłam dostać. I tak sobie pomyślałam, dobra, trudno, wrócę do Polski, zamówię sobie przez internet. Ostatni raz zamawiałam przez Notino. I mówię, dobra, tam sobie kupię, już będę mieć zapas, kupię ich kilka. Słuchajcie, jakie było moje zdziwienie. Jak po powrocie do Polski, wchodzę na Notino i widzę, że cena tego deo Borotalko oryginalnego podskoczyła prawie, uwaga, siedzicie, do 40 zł za butelkę. 40 zł za butelkę. To trzeba chyba na głowę upaść, żeby kupić deo w takiej cenie, który momentalnie schodzi, stosujemy go codziennie. No 40 zł? Wiecie, ile kosztuje jedna taka butelka we Włoszech? To jest koszt 4 euro, maksymalnie coś około 5 euro. No to ludzie, 40 zł? No oczywiście, że nie zamówiłam, bo mówię, że przecież na głowę jeszcze nie upadłam, żeby zamówić deo w takiej cenie. W sprayu, bo ja rozumiem jeszcze jakiś dermokosmetyk z jakimś wyjątkowym składem, nie wiem, dbający o mikrobiom w tych okolicach. No nie wiem, słuchajcie, jakieś cuda, które miałoby się wydarzyć. Okej, to jestem w stanie zapłacić te 50 zł, nawet jestem w stanie zapłacić więcej. Ale za taki deo? Przecież to jest produkt z takiej półki, która, nie wiem, w Rossmanie, w Hebe, kosztuje około 20 zł. No to dlaczego ja mam przepłacać i kupować za 40 zł jedną butelkę? Nie. Pojadę do Włoch, kupię sobie, pojadę następnym razem i tam sobie kupię kolejne opakowanie. Dziękuję, Notino, nie w takiej cenie. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Płyn micelarny, który też już znacie z Biedronki, ten hialuronowy.
Bardzo, bardzo fajny płyn. Ostatnio chciałam go kupić. No to oczywiście Anita zawsze ma szczęście. Jak chce coś kupić, to nigdy tego nie ma. Nie wiem, czy wy tak macie. A jak nie chce nic kupować, to jest po prostu wszędzie. Wszystko. Półki zawalone, pełne. Tylko, że ja wtedy nie idę na takie zakupy. Ale jak już chce coś kupić, to oczywiście nie ma. Więc kupiłam inną wersję biedronkowego płynu, ale ten na pewno do niego wrócę. Bardzo fajny, bardzo wam polecam. Lecimy dalej. Co ja tutaj mam? Mam tonik z antyoksydantami z Pixi. Ja na jego temat robiłam już post na moim blogu. I słuchajcie, ten tonik ma taką formułę, bardziej bym powiedziała, esencji. Czyli może nam nawet zastąpić serum w porannej pielęgnacji. Dużą dawkę świetnych antyoksydantów. Bardzo fajny skład. Zostawię wam post na link do posta na moim blogu, będziecie mogły sobie dziewczyny poczytać, lub też chłopaki, poczytać więcej na temat tego produktu, ale świetny i myślę, że kiedyś na pewno do niego jeszcze wrócę. Ja kocham antyoksydanty i nie wyobrażam sobie, żeby w mojej pielęgnacji nie było antyoksydantów. Dalej. Serum do twarzy na dzień i na noc z Yonel, to jest ta jedna z najnowszych serii, czyli ta seria z egzosomami. Genialny produkt. Genialny produkt. To, jak skóra się po nim regeneruje. Ja go stosowałam tylko w wieczornej pielęgnacji. On ma taką żelową formułę, lekko żelową formułę, która niestety, ale jest lepka. Natomiast w połączeniu z kremem daje po prostu rezultaty wow. I myślę, że przygotuję wam post na temat tego produktu, kremu i nowości, która się pojawiła w tej serii, czyli maski. Mam i już testuję. Cudo. Zresztą wy wiecie, że ja uwielbiam Yonel za technologię, za nanotechnologię, za substancje aktywne, za formułę, zapachy, konsystencję. Dalej. Płatki pod oczy, nawilżające, niby kolagenowe. Na ich temat też jest post na moim blogu, więc też nie będę się teraz rozwodzić. Zapraszam was tam. Możecie sobie o nich poczytać. Co mamy dalej? Dalej mamy też coś nawilżającego, czyli zużyłam taki booster, serum booster od marki Uriage. Bardzo, bardzo fajnie nawilżający. Też w takiej konsystencji lekko żelowej, bezbarwnej. No, naprawdę muszę powiedzieć, że marka się tutaj super spisała. O, widzicie, mamy pipetkę. Fajne substancje aktywne i bardzo fajne, silne, intensywne nawilżenie. Co mamy jeszcze? Mamy tak, serum, które zużyłam podczas wakacji we Włoszech i o nim wam już też opowiadałam, między innymi właśnie w hitach kosmetycznych lata, czyli serum Vitinia Skin Love. Cudo. Cudo! I wiecie co? Teraz jak go nie używam w porannej pielęgnacji, to mi go brakuje. Przysięgam, brakuje, bo to, jak ono cudownie łączy się z innymi kosmetykami, jak pięknie pracuje na skórze, jakie ma składniki aktywne, jaka ta skóra jest miękka, jest taka gładka, przyjemna w dotyku, jak świetnie łączy się z filtrami w porannej pielęgnacji. Oczywiście można je stosować też wieczorem. To jest taki produkt, który naprawdę, jak zaczniecie stosować, to zobaczycie świetne efekty. Perełka. Perełka na naszym rynku. Coś pod oczy. Krem gęsty, treściwy, stopniowo się wchłaniający, z bardzo fajnymi składnikami, w tym m.in. peptydami, od marki Dermalogica. Na temat tego produktu też jest post na moim blogu. Także widzicie, bardzo dużo produktów, które wam pokazuję w Denku, to są produkty, które ja używam i recenzuję również na moim blogu. Dlatego, że jeśli będziecie mieli ochotę dowiedzieć się konkretnie, co jest w składzie, formuła, jaka jest moja opinia, jak się ten produkt zachowywał, co obiecuje nam producent, to tam macie wszystkie informacje. I tak przy okazji chciałam wam też powiedzieć, że jeśli interesuje was jakiś kosmetyk, moja opinia na temat danego kosmetyku, to wchodźcie sobie na mojego bloga
tam od razu na pierwszej stronie głównej macie taką linijkę, wpisujecie nazwę kosmetyku i sprawdzacie, czy ja ten kosmetyk recenzowałam, czy go sprawdzałam, czy go testowałam, czy jest na jego temat opinia, analiza składników i tak dalej. Także następny produkt, który zużyłam do okolic oczu, ale wiecie co, tutaj mam jeszcze, pokazywałam Wam jakiś czas temu, że zużywałam też takie serum, takie serum Hydra Boost, Booster. To są takie trzy ampułki, które się ze sobą mieszało i zawierające 2,5% kwasu hialuronowego oraz ceramid NP. Zużyłam oczywiście te ampułki, to jest puste opakowanie po nich. To już jest kolejny raz, kiedy ja sięgałam po te ampułki od marki Filmed, bo one u mnie naprawdę bardzo dobrze się sprawdzały. Ja je stosowałam w szczególności szyja i dekolt. No, tu była taka świetna dawka właśnie tych substancji aktywnych w wysokim stężeniu. Mam jeszcze peeling, który zużyłam od marki Skin Science. Peeling z kurkumą albo kurkuminą. Też jest post na jego temat, ale to już jest taki produkt, który zawiera drobinki i moim zdaniem nie do końca dla każdego, ze względu na to, jeśli ktoś ma skórę bardzo cienką i delikatną, natomiast świetnie przemyślane, bardzo fajne składniki aktywne, marka Profesor Magdaleny. Także tak, chociaż powiem Wam szczerze, nie wiem, czy wrócę do tego peelingu. Fajnie się u mnie sprawdzał, ale ja generalnie, nie dlatego, że się u mnie, że coś mi się w nim nie podoba, tylko dlatego, że ja generalnie nie stosuję już w mojej pielęgnacji tego typu produktów, takich peelingów złuszczających. Dlatego, że u mnie złuszczanie to jest albo Lumispa w codziennej pielęgnacji, albo produkty kwasowe, mikrozłuszczające toniki, płyny, czy jakieś właśnie serum z kwasami w większych stężeniach. Już raczej nie sięgam po prostu po takie produkty. Przetestowałam, bo byłam bardzo ciekawa, słyszałam wiele świetnych opinii na jego temat i potwierdzam, że jest to naprawdę bardzo dobry produkt. Mam tutaj jeszcze maseczki, ale o nich Wam nie będę opowiadać, bo niedługo będzie na ten temat film. Zużyłam oczywiście kremowe serum pod oczy, na okolice oczu z mikromasażerem Evoe Farm i La Estetic. Kocham. Kocham ten produkt. To, jakie on daje rozświetlenie tutaj w tej okolicy, że można go nakładać na korektor, że korektor pięknie się trzyma, że możecie go sobie dokładać w ciągu dnia. Że bardzo fajnie pracuje, no bo to nie jest serum takie wodniste, ale też nie jest to krem, więc ma inne stężenie substancji aktywnych, ale jego formuła jest właśnie taka kremowa. No i ten mikromasażer, który nawet jak skończycie opakowanie, dalej działa. I można nim sobie tak cudownie na przykład rano popracować tutaj w tej okolicy, podziałać na jakieś opuchnięcia, na właśnie na taką skórę, która potrzebuje tej dawki substancji aktywnych. No cudowny, cudowny produkt. Też już wiele razy Wam o nim opowiadałam. Krem do rąk z SPF. To już jest moje kolejne opakowanie. Poprzednie niestety wyrzuciłam, zapomniałam Wam pokazać. Więc to jest drugie opakowanie z SPF 30 od marki Handy Lab. Bardzo, bardzo dobry krem. Wielokrotnie Wam o nim mówiłam. Świetne są również maski w rękawiczkach. Polecam Wam, bo już jest ten moment, żeby na przykład sięgać po retinol. I jest w ofercie marki właśnie maska z retinolem do stosowania na dłonie. I to jest, moje drogie panie, idealne rozwiązanie dla kobiet w dojrzałym wieku, dla dziewczyn, które widzą, że skóra jest bardzo sucha. Szczególnie dla tych pań, które mają przebarwienia na dłoniach. Krem z SPF i maska z retinolem na noc. Po prostu wow. I ostatnie trzy produkty to są produkty do włosów. I teraz tak, zużyłam ten oto taki specjalistyczny szampon uzupełniający kurację przeciw wypadaniu włosów. Kiedy ja go Wam pokazałam, bo dostałam go w jakimś gift packu po konferencji związanej właśnie z włosami, kiedy Wam go pokazałam, to dostałam kilka komentarzy, że u Was się nie sprawdził, że miałyście takie szorstkie włosy po nim. Słuchajcie dziewczyny, ja nie miałam takiego efektu,
Natomiast zauważyłam coś, co mi się nie podoba, albo może nie tyle nie podoba, ile coś, co nie jest dla mnie, a mianowicie to, że ten szampon nie domywa włosów. Ja używam bardzo dużą ilość lakieru, zresztą widzicie, często noszę związane włosy i potrzebuję taki szampon, który będzie te moje włosy domywał, już nie mówiąc o skórze głowy. I tutaj mamy niby SLS, ale co z tego? Na moich włosach niestety nie zadziałał. To może być dobry produkt dla osób, które nie stosują środków stylizujących, nie stosują lakierów i nie mają takiej potrzeby, żeby właśnie w ten sposób doczyszczać włosy. No u mnie się po prostu nie sprawdził. Tak samo jeśli mówimy właśnie o takim doczyszczaniu skóry głowy i włosów, szampon od marki Basic Lab. No nie, wybaczcie, ale po prostu to jest szampon, który możemy używać do codziennego stosowania, nawilżający, ma nadawać lekkość i elastyczność. Mamy naprawdę fajne składniki aktywne, ale no nie, no po prostu nie, za rzadki, przelewał mi się w dłoniach, nie pienił się tak, jak ja potrzebuję, a przez to, że się nie pienił, to nie domywał moich włosów. I ja miałam wrażenie, że po prostu musiałabym nałożyć tego szamponu całą masę po prostu na moje włosy i skórę głowy i nie wiem jak trzeć po tych włosach, żeby doczyścić, a i tak po prostu się u mnie nie sprawdził. I podkreślę to jeszcze raz, być może u osób, które nie stosują tyle środków stylizujących do włosów, nie stosują tyle lakieru, to może ten produkt się u nich sprawdzi, ale ja jestem wymagająca, jeśli chodzi o szampony do włosów i u mnie, no niestety, ten szampon od Basic Lab nie dał rady. Natomiast sprawdził się u mnie bardzo fajnie, co jest też dla mnie zaskoczeniem, ponieważ jest to szampon, który jest przeznaczony do włosów tłustych z tendencją do łupieżu i łojotoku. Ja bym powiedziała, że moje włosy są suche, chociaż skóra głowy się przetłuszcza, ale nie mam problemów z łupieżem i nie mam problemów z łojotokiem, natomiast pomyślałam, że sobie przetestuję i to jest szampon od marki Balneo Kosmetyki. Szampon biosiarczkowy. I wiecie co, on się naprawdę u mnie fajnie sprawdził. Ma fajną konsystencję, bo ani nie za bardzo żelowa, ani nie jakaś taka kremowa, nie za lekka. Też całkiem dobrze się pienił, ale ja miałam wrażenie po użyciu tego szamponu, że moja skóra głowy jest taka doczyszczona i między innymi też tym szamponem musiałam doczyszczać moje włosy, bo ten sobie nie radził, a dopiero ten sobie poradził i pięknie te moje włosy doczyszczał, ściągał ten lakier z włosów, a radził sobie po prostu z doczyszczeniem skóry głowy. Naprawdę bardzo fajny szampon, mamy tutaj 90% składników pochodzenia naturalnego. Podobno też panowie bardzo lubią ten szampon. I słuchajcie, tyle, ile tam mamy? 20 parę minut mojego gadania, ale mamy to, moje drogie panie, zrobiłyśmy denko z tego miesiąca, więc koniec mojego gadania. Teraz mogę się tego wszystkiego pozbyć. Tak jak powiedziałam, postaram się zostawić Wam linki do recenzji, które są na moim blogu, czy też filmów, gdzie opowiadam Wam o konkretnych produktach, żebyście sobie mogli uzupełnić informacje na temat tych wybranych produktów, które dzisiaj poleciłam. A teraz słuchajcie, ogarniam się, bo jadę w pewne miejsce, gdzie zabieram Was ze sobą. No, jestem bardzo ciekawa, co powiecie na to miejsce i cieszę się, że mam taką możliwość, bo dostałam zaproszenie, żeby Wam pokazać co i jak. Gotowa do wyjścia, okularki Gucci, koszulka kupiona chyba w sklepie Pauza, tak mi się wydaje, jakoś tak, z krótkim rękawkiem, bo jest dzisiaj bardzo fajna pogoda, słoneczna, jak widać po okularach. Do tego pasek Pinko, skórzana spódnica Zara, sandałki przywiezione z Włoch i torebka Elisabetta Franki. Tak się prezentuje. Spódnicy dzisiaj, żeby nie było, w sandałkach. O, tak troszeczkę powiedziałabym w moim klimacie rokowym.
jadę i zaraz dowiecie się, gdzie będę. Moi drodzy, w warszawskiej promenadzie otworzyła się pierwsza, proszę bardzo, taka oto ładna wyspa marki Basic Lab. Zobaczcie, mamy tutaj wszystkie kosmetyki wystawione, nawet dodam więcej, są też miniaturki. Proszę bardzo, cała gama pielęgnacyjna. Jeśli jesteście z Warszawy i lubicie kosmetyki marki Basic Lab, to koniecznie musicie się wybrać tutaj do warszawskiej promenady i zobaczyć, jak to wygląda przepięknie. Żeby tak szybciutko dla Was nagrać, schowałam się w toalecie, nie uwierzycie gdzie. W biurze marki Basic Lab. Tak jest, jestem właśnie w biurze i zaraz Wam pokażę, co, jak mamy tutaj fajnie zorganizowane spotkanie, ale jest sporo osób i jest głośno. Więc to jest ten moment, żeby się Wam pokazać. Mają, myślę, że na to też pieniądze marki, które chcą rzeczywiście stawiać na jakość i Basic Lab taką marką zdecydowanie jest. I tutaj no, nie ma miejsca na pomyłki, nie, po prostu staramy się naprawdę bardzo skrupulatnie sprawdzać dane mechanizmy, które są deklarowane na etykiecie i często są to zaawansowane badania, są to badania w ogóle dedykowane, tak naprawdę utworzone wraz z jednostką badawczą specjalnie dla nas. Są to ogromne budżety i bardzo, no, bardzo duże pieniądze. Nie jest łatwo, no tak, to nie jest tak, że po prostu wymieszamy coś w garnku i jakby mamy to, dobra, patrzymy na to, co producent surowca nam powie, dobra, ujędrnia, no to weźmiemy to, ten klej, znaczy, mówię o Basic Lab, mówię o tym, jak pracujemy na co dzień, nie robimy tego, po prostu wiemy, czego możemy się spodziewać po niektórych składnikach. Wiemy, że będą do siebie pasowały, wiemy, że mogą działać synergicznie, więc tak naprawdę robimy masę i sprawdzamy ją niezależnie, czy rzeczywiście tak jest, no bo po prostu czasem mimo tego, że producent nas zapewnia, że minus 5 lat w jedną noc, to no, nie znajdziecie tego tak naprawdę na opakowaniu ze względu na to, że my sami w to nie wierzymy, tak? Bo tak nie ma. No i tutaj też temat konsystencji, tutaj powtórzę to, co powiedziałam przed chwilą. Basic Lab jest bardziej o składnikach aktywnych, mniej o konsystencji i wiem, że są na rynku dostępne substancje, które dają takie efekty instant, świetnie jakby się wchłaniają, efekt po nałożeniu na skórze jest widoczny praktycznie od razu, tak? Ta skóra jest wygładzona i widać ten efekt gołym okiem, że nie wiem, czy zmarszczki są tam optycznie wygładzone, natomiast zmywając ten produkt oczywiście się tego pozbywamy i są to właśnie takie produkty, no ja je nazywam takimi produktami efektu krótkotrwałego, czyli rzeczywiście postawione jest w formule na te substancje bazowe, natomiast
U nas liczy się też trochę konsekwencja, znaczy nawet nie trochę, liczy się po prostu konsekwencja i też najczęściej briefują nas, czyli mówią w sumie tak naprawdę, co chcą nasi konsumenci i też no, jest nam niezmiernie miło, że w ogóle dostajemy uwagi na przykład do tego, że a, ja bym chciała, ale też możemy czytać takie komentarze, że no, Basic Lab to mogę kupować na ślepo, wiem, że tam skład jest na pewno super. I to nas cieszy i też to jest grono odbiorców, których niezwykle szanujemy i też tak naprawdę robimy te produkty dla naszych konsumentów, tak? Czyli chcemy, żeby to oni czuli się z tym produktem dobrze i chcieli generalnie go zastosować. No i mamy pewne standardy w surowcach i nie zależy nam, szczerze powiedziawszy, nie zależy nam na takim efekcie instant, nie zależy nam, czy oczywiście zależy nam na świetnej formule w kontekście wchłanialności, rozsmarowywania i tak dalej, bo to jest też niezwykle istotne, bo też pielęgnacja jest przyjemnością i ma być przyjemnością, natomiast jeszcze bardziej nam zależy na tym, żeby po 4 tygodniach regularnego stosowania ten efekt był widoczny i ten efekt instant nie był potrzebny, bo to jest już efekt permanentny i tak zostanie. Że to było tak fantastyczne spotkanie. Po pierwsze, bardzo, bardzo dziękuję marce Basic Lab za zaproszenie. Ja nie mam współpracy z marką. Od razu chciałam to zaznaczyć. Nie mam żadnej współpracy płatnej z marką Basic Lab. Natomiast cieszę się ogromnie, że zostałam zaproszona właśnie na to spotkanie i dostałam taką możliwość, że mogłam wejść do biura marki Basic Lab, zobaczyć jak ono wygląda od środka, zobaczyć jak wygląda laboratorium, czyli tak jakby troszeczkę serce marki i to miejsce, w którym powstają receptury kosmetyków, ale też mieliśmy okazję poznać główną technolog marki, która opowiadała nam między innymi o tym, z jakimi gdzieś tam problemami się marka boryka i na co odpowiada, w jakim kierunku idzie, jak tworzy kosmetyki, jak to wszystko wygląda właśnie od strony tworzenia, produkcji, technologii kosmetyków. Bardzo ciekawe spotkanie, chociaż powiem Wam, że troszeczkę żałuję, że w pewnym momencie, jak przenieśliśmy się do laboratorium i później jak już z niego wyszliśmy, że właścicielki marki gdzieś zniknęły, bo bardzo chciałam z nimi porozmawiać i nie mogłam ich nigdzie znaleźć, chciałam je poznać osobiście, więc nie miałam takiej okazji, one były z nami przez chwilę, jak właśnie było takie główne, ta główna część, gdzie pojawiła się technolog marki, która nam, w ogóle fantastyczna dziewczyna, która opowiadała nam o tym wszystkim i później już ich nie było, więc strasznie żałuję, że nie miałam takiej okazji, ale mam nadzieję, że kiedyś ona będzie, że będę mogła z nimi porozmawiać, poznać się osobiście, bo to są niesamowicie ciekawe, fascynujące kobiety, które mają super pomysły i w ogóle to, jak rozwijają markę, jak to wszystko wygląda, no po prostu wow. Słuchajcie, oczywiście wzięłam udział też w takim kole fortuny, że tak powiem, w konkursie, gdzie były zadawane pytania i można wygrać było coś fajnego, jakąś fajną, wiecie, niespodziankę, którą tutaj wygrałam, ale chciałam Wam coś pokazać przy okazji, bo oczywiście, że dostałam tak zwanego gift packa i przepiękny bukiet kwiatów, ale nie wiem, czy wiecie, marka Basic Lab ma takie minisy. No, jedni to nazywają próbki, inni to nazywają minisy. No, zobaczcie na to. Widzicie to? Czy wy to widzicie? To jest maleńka pianka. To jest tak słodkie, maleńka pianka, która ma w sumie 50 ml pojemności, że przecież to się idealnie nadaje na wyjazdy różnego rodzaju. No super jest, super opcja. A tutaj zobaczcie, mam też takie maleńkie opakowanie. Czekajcie, żeby wam to tak ładnie pokazać. Tu jest krem ceramidowy. O, widzicie? Zobaczcie. Są oczywiście tradycyjne też saszetki. Takie, wiecie, no takie tradycyjne saszetki, ale zobaczcie na to. I tutaj właśnie w tych mini opakowaniach mamy kremiki. O,
takiej pojemności. A gdzie my tutaj mamy jakąś informację, ile to ma? Czy my tu mamy taką informację? No nie wiem, teraz nie mogę, słuchajcie, tego znaleźć. 3 ml. Mam! 3 ml, 4 ml. O, więc idealnie nawet, żeby sobie zabrać właśnie na podróż i przetestować. I teraz tak, ja nie wiem, czy te minisy będą dostępne przy jakichś zakupach internetowych. Tego nie wiem. Wiem na pewno, że można je dostać właśnie w promenadzie, gdzie jest wyspa marki, gdzie są wszystkie kosmetyki i można sobie tam pójść, nawet poprosić o jakieś próbeczki dodatkowo, żeby sobie przetestować jakieś kosmetyki, których nie macie. No świetny, po prostu świetny pomysł. Ale już tak, słuchajcie, na zakończenie tego dzisiejszego vloga, żeby było tak troszeczkę w klimacie jesiennym, to... Tadam! Kto zgadnie, co to? I to jest, słuchajcie, hit hitów. Wczoraj wieczorem siedziałam sobie przed komputerem, jak to zwykle ja, i mówię tak, kurczę, no przecież już jest ten moment, że zaraz powinny się pojawić kapsułki dyniowe w Nespresso, które co roku tak intensywnie kupuję i uwielbiam. Po prostu moja ulubiona kawa, w zeszłym roku Wam o tym opowiadałam, pokazywałam na Instagramie. Wiem, że z mojego polecenia też poleciałyście, kupiłyście te kapsułki, że Wam bardzo smakował. No ja po prostu czekam na ten okres jesienny, żeby pojawiły się kapsułki dyniowe w Nespresso. No i słuchajcie. Wchodzę do sklepu i pytam o kapsułki, a pan do mnie mówi tak. Wie pani co? Zmartwię panią. Nie wiem, ile pani chce ich kupić, ale zostały ostatnie 3. Ja mówię, jak to ostatnie 3? On mówi, no ostatnie 3 z dostawy, którą mieliśmy i teraz nie wiemy w ogóle, kiedy będzie następna dostawa. Ja mówię, przepraszam bardzo, ale kiedy te kapsułki się pojawiły w ofercie? A pan do mnie mówi, no tydzień temu. Ja mówię, to jak to już Wam się wyprzedały w ogóle kompletnie zapasy tych kapsułek, no bo to jest, wiecie, edycja limitowana. A on do mnie mówi, tak, bo wie Pani, jak pojawiają się kapsułki dyniowe w ofercie Nespresso, to ludzie przychodzą i kupują po 40, po 50, nawet po 100 kartonów tych, gdzie jest po 10 sztuk. Bo one tak schodzą i ja się wcale nie dziwię, że ludzie je tak kupują, bo one są genialne. Co prawda, zobaczcie, w tym roku zmienił się design opakowań i tak jak widzicie, pokażę Wam, czekajcie, o, są one takie bardziej, widać je? Są one takie bardziej, widzicie, pomarańczowe, bo w zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam, one były czarne, tak jak większość opakowań tych kapsułek Nespresso, czarne i tylko miały takie pomarańczowe wyżłobienia i było widać, był oczywiście na nich napis, że jest to pumpkin spice cake. Podobno, powiedział mi pan w sklepie, że ludzie, którzy kupili już w zeszłym tygodniu i wrócili z powrotem po te kapsułki, powiedzieli, że w tym roku ten smak jest jeszcze lepszy od tego zeszłorocznego. I dlatego wracają. Ale jestem totalnie w szoku. Oczywiście, że zmieniła się cena i znowu kapsułki podskoczyły. To są te małe kapsułki. One też troszeczkę zmieniły się, zaraz Wam pokażę, jeśli chodzi o wygląd w środku. O, bo prezentują się tak. Tamte też chyba były pomarańczowe, ale te mają takie liście i dodatkowo wyżłobienia jeszcze na, właśnie tutaj na tym, na tej kapsułce. Słuchajcie, ten vlog, co prawda, pojawi się tydzień po tym, jak ja go nagrywam. Ale mam nadzieję, że dyniowa wróci do oferty. I będzie jeszcze w sklepach. I chyba zrobię jeszcze jakiś nalot na inne sklepy Nespresso, które są gdzieś tutaj w mojej okolicy. Bo to jest aż niemożliwe, żeby w tydzień po prostu ten smak się tak wyprzedał. A nie ma jesieni bez dyniowej Nespresso u mnie w domu. Jeszcze w połączeniu z mlekiem kokosowym albo z mlekiem migdałowym i odrobiną cynamonu na górze. No przecież to jest mistrzostwo świata. A ja tak bardzo chciałam Wam pokazywać w tych moich najbliższych vlogach jesiennych. Nie, no po prostu hit hitów dzisiejszy, hit hitów. Słuchajcie, ja Was teraz zostawiam, kończę tego vloga, bo muszę ogarnąć trochę w mieszkaniu. Muszę się zabrać za odpisywanie maile, muszę siąść w ogóle trochę do komputera i dzisiaj trochę rzeczy ogarnąć. Muszę przygotować dokumenty, bo jutro muszę jechać do urzędu skarbowego. Więc mam kupę roboty i nie będę już dzisiaj nic nagrywać, ale chyba nagrałam już wystarczająco. I mam nadzieję, że miło Wam i przyjemnie się oglądało ten dzisiejszy vlog. Także kochani, widzimy się w następnym filmie, trzymajcie się cieplutko. Dziękuję, że byliście i do zobaczenia w następnym.
Pa!